15 maja w Zespole Szkół imienia dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach odbył się Dzień Otwarty. Program rozpoczął się od wciągnięcia flagi na maszt i odegrania hymnu państwowego. Następnie swoje umiejętności zaprezentowali kadeci, pokazując musztrę paradną, jazdę konną oraz koło taktyczne, zachęcając tym samym przyszłych ochotników do wstąpienia w ich szeregi. Tuż po zakończeniu pokazu pani dyrektor Dorota Sokołowska zaprosiła wszystkich gości do odwiedzenia murów szkoły, gdzie każdy mógł zapoznać się z kierunkami oraz wymaganiami, jakie należy spełnić, by zostać uczniem szkoły. W szkole znajduje się cywilne liceum ogólnokształcące oraz liceum kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. By wstąpić w szeregi kadetów, należy do końca maja złożyć wniosek do szkoły, a następnie 12 czerwca kandydaci odbędą test psychologiczny wraz z egzaminem sprawnościowym. Test sprawnościowy omówił pułkownik Ryszard Młodzianowski wraz z Arturem Macierzyńskim, a kadeci zaprezentowali poszczególne ćwiczenia. Skłon tułowia przez 30 sekund, bieg na dystansie 800 metrów dla kobiet i 1000 metrów dla mężczyzn, bieg po kopercie mężczyzn, podciąganie na drążku mężczyzn, bieg wahadłowy kobiet oraz zwist na drążku z ugiętymi ramionami kobiet. Do wstąpienia w szeregi szkoły zachęcają kadeci oraz absolwentka szkoły. Jestem uczennicą drugiej klasy Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach i uważam, że to jest najlepsza szkoła, jaką mogłam wybrać po gimnazjum. W szkole najbardziej spodobało mi się to, że mogę rozwijać swoją aktywność fizyczną poprzez na przykład zaprawy, musztry i inne ćwiczenia, na przykład soboty szkoleniowe. Przychodząc do szkoły wydawało mi się, że będzie naprawdę bardzo ciężko i zrezygnuję po dosłownie miesiącu, a w tym momencie uważam, że to jest totalnie najlepszy wybór, jaki mogłam podjąć. Nazywam się Kinga Musiał i jestem absolwentką Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej w Lipinach. Obecnie jestem studentką Wojskowej Akademii Technicznej. Studiuję elektronikę, jestem już na trzecim roku. Szkoła w Lipinach bardzo dobrze przygotowała mnie do dalszego kształcenia. W szkole nauczyłam się systematyczności, odpowiedzialności, współpracy w dużej grupie społeczności. Szkoła również przygotowała mnie w zakresie wojskowości. Byłam już przygotowana na wczesne wstawanie, na zaprawy, na zajęcia z musztr lub wszelkiego rodzaju inne zajęcia, typu zajęcia taktyczne, strzelania. Szkoła jest bardzo dobrą szkołą, bardzo miło ją wspominam. Poznałam bardzo dużo wspaniałych ludzi, z którymi mam kontakt do dnia dzisiejszego. W szkole organizowane były również wyjazdy wszelkiego rodzaju do jednostek na szkolenia czy na skoki spadochronowe. Bardzo Wam serdecznie polecam szkołę w Lipinach, nie obawiajcie się niej, bo na pewno ktoś Wam tutaj pomoże i na pewno nie jest taka straszna, jak Wam się wydaje na początku.